I cześć wszystkim, witajcie z tej strony Frodo. Witajcie w mojej nowej serii. Zaczniemy sobie nową serię pod nazwą Zagrajmy w Tomb Raider Underworld. Tak właśnie przyszedł czas i na tą część. Po legendzie, po anniversary przyszedł czas na Underworld. I w sumie to będzie takie podsumowanie obu części. No i dobra, zaczynamy. To widzieliście, co widzieliście ten filmik, no to nie chcę tutaj spoilerować. Zobaczycie zaraz, co się stało. Mam nadzieję, że mam głośność, wszystko ok. Troszkę mi się ten filmik przycinał. Mam nadzieję, że to nie będzie jakichś problemów stwarzało. I teraz tak, zostawmy sobie te Tomb Raider. Dobra, słuchajcie, zaczynamy grę w dość dziwnym, nietypowym miejscu, w dziwnych okolicznościach. Na razie nie będę nic zdradzał, gdyż to jest tylko i wyłącznie wprowadzenie. Wszystko się tutaj pali. Dobra, jest i wajcha. Czekajcie, bo już teraz zapomniałem, jak to było. CTRL, ok. Tutaj mamy apteczkę. W razie W. Dobra, musimy dostać się tam na drugą stronę. Dobra, tak będzie najlepiej.
Dobrze, weźmiemy sobie to, bo jest nam potrzebne. Przesuniemy tą skrzynkę do tej ściany. Dobra, idziemy dalej. Pamiętacie to miejsce? Na pewno pamiętacie. Dobra. I tutaj schodzimy na dół. I zaczyna się gra. Hey, Lara. Find it yet? Patience, Zip. I warned you that conveniently undiscovered islands would be scarce in the Mediterranean. Are you sure this Eddington chap knows what he's talking about? If he says Father was convinced the path to Avalon was here, I have no reason to doubt it. Fair enough. But it's... Well, we've been talking... You've been talking, man. Leah, it's just... All right. Maybe Avalon is real, but... Just because some bad woman tells you your mother didn't die after all. I mean, look, I don't want to seem heartless, but this idea of your mom living in some Celtic underworld, it's a little bit mental, isn't it? I have no illusions that my mother is holding court in some mythical paradise, Alistair. I only want the truth, whatever it may be. I'll ring you later. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Droga do Avalonu. Obsesja na punkcie znalezienia swojej matki. Kontynuujemy tutaj właśnie w kolejnej części. Ale pierwsze, co chciałbym zrobić, to mam strasznie głośno... filmiki. Dobra. Dobra, mamy tutaj, słuchajcie, jedną relikwię i 26 skarbów. Ja wam pokażę za chwilę, jak one wyglądają. Tylko chciałem zobaczyć, gdzie dokładnie jesteśmy. Czy jest taka możliwość? Ekwipunek, mamy dziennik. Aha, wyprawa, morze śródziemne. No okej, dobra. Świetnie to wygląda, no grafika jest zupełnie już inna. No i dobra, płyniemy, słuchajcie. Tutaj weźmiemy sobie harpunik, bo będą rekiny i inne ryby. Tak, to może mogliśmy przez jakiś czas płynąć szybciej. W pewnym momencie Lara się męczy i musimy chwilę odpocząć. Dobra. Jesteśmy, słuchajcie. Aj, płyną już. Zapraszam.
zapomniałem o nich. Przed chwilą mówiłem o nich, a za chwilę się pojawiły. Dobrze. Tam jest jeszcze jeden. Ogólnie musimy dostać się, żeby nie za mocno motać. Tutaj. Tak, musimy otworzyć sobie te drzwi i znaleźć klucze. No dawaj. Wciskamy go tutaj. Taki jeszcze jeden. No to już mamy jeden. Tu mamy drugi i tu jeszcze jeden musimy znaleźć. Oczywiście moglibyśmy to szybko przejść, ale ja naprawdę chciałbym znaleźć. Może nie wszystkie, bo też nie wiem, czy mi się to uda, bo to rzeczywiście, tak sami widzieliście, jest ich dość sporo. A dawno nie grałem w tą grę, więc nie do końca pamiętam, gdzie wszystko jest, jeśli chodzi o te skarby. Bo w tej części tak one się nazywają. Dobrze. Tutaj jest dużo właśnie zakamarków, ale tak w ogóle to moglibyśmy... O, właśnie, włączyć sobie lampkę. O, widzicie? I to są skarby. Tak, mamy pierwszy skarb. W postaci takich jakby, takich kamyczków, srebrnych kamyków, tak sobie je nazwijmy. Teraz, gdzie tu może być jeszcze? Naprawdę tu można się zgubić w tych gęstwinach, w tych, między tymi skałami. W każdym miejscu może być taki skarb, więc no, nie jest to łatwe. A nie chcę też przedłużać i, że tak powiem, tracić czas wasz i mój, żeby to wszystko szukać. Wiem, że tutaj jest właśnie trochę tych jaskini i w tych jaskiniach to jest na przykład jedna. Naprawdę można łatwo przeoczyć taki skarb. Dobrze, tu mamy kluczyk. Czyli to, co najbardziej potrzebujemy. Weźmiemy sobie, póki jak już jesteśmy tutaj, to oczywiście tak zrobimy, ale tutaj chyba jest jeszcze gdzieś jakiś skarb nasz. O, właśnie. Poczekajcie, a mogę to na przykład upuścić? Czy już nie ma takiej opcji? Nie, nie ma takiej opcji. Albo jest, albo ja nie umiem coś zrobić. No dobra, w każdym razie się jeszcze tutaj wrócimy, jak już wiemy, gdzie jest ten skarb, to... Wciśniemy sobie, żeby mieć już spokój. Dobra. Dobrze, i teraz tak, co my tutaj musimy zrobić? Kurczę, teraz nie pamiętam, czy takie kółeczka, czy kreseczki. Szlak by to trafił, ale chyba kółka. Teraz to kółeczko. Będzie? Będzie. Dobrze. Fajne to jest tutaj, że no, Lara ma butlę tlenową, więc nie musimy się tutaj martwić, jeśli chodzi o powietrze. Tak jak to było w przypadku poprzednich części. Tutaj chyba braliśmy ten klucz. Jak już tutaj już jestem, to sobie weźmiemy ten sekret. On był tu.
i dobra. Uwaga na meduzy. Bliski kontakt grozi utratą zdrowia. Wiem, że tutaj właśnie jak jest ten, ta góra, to też tutaj są poukrywane gdzieś między tymi skałkami. Kurczę, tylko tak nie pamiętam teraz. Naprawdę tego jest strasznie dużo. Nie. A jeszcze to jest tyle takie, że ciężko zobaczyć. Tu chyba coś jest, co? Nie, myślałem. Też jest taka półka gdzieś. Tutaj możemy sobie posłużyć się... Teraz wam pokażę. Mamy coś takiego jak... O, właśnie. Mapę. Moglibyśmy tutaj... Ale ja nigdy nie wiem, jak z tego korzystać. Naprawdę, słuchajcie. Żeby wziąć i znaleźć sobie właśnie te skarby. Albo ja coś źle robię, albo ja nie umiem tego. No dobra. Nie ma co, szkoda czasu, słuchajcie, ja sobie oczywiście te skarby znajdę poza nagraniem. Bo no, ten odcinek by naprawdę był bardzo długi, jakbyśmy tak chcieli. Wszystkie te sekrety, ich jest naprawdę aż za dużo moim zdaniem. Znaczy fajnie, że można sobie tutaj szukać. Ale jeśli chodzi o nagrywanie tego, to jak ktoś nie wie, gdzie są, to strasznie długo to trwa. Ja się tu jeszcze rozglądam w razie W, jakby coś było. O, właśnie. Widzieliście to? Z tym czymś będziemy mieć tutaj bliskie spotkanie. Dobra, dość pływania. Tak właśnie. Nowość w Tomb Raider. Możemy sobie tutaj kopnąć coś. Walka wręcz. Dobra. Idziemy dalej. Tutaj chyba jest coś w rodzaju apteczki. Wciskam, słuchajcie, shift. Cały czas mi się myli. Jeszcze z anniversary. Ale czekajcie, bo jeszcze chciałbym... O, właśnie, tutaj. Kolejny sekrecik. A tutaj co nam to da? Nie, nic. Zaraz wam też pokażę nowość, jeśli chodzi o Tomb Raider Underworld, że o, spację i możemy sobie stanąć na takim palu. Czy ja dobrze mówię? Dobrze. Pierwsza zagadka, słuchajcie. Musimy otworzyć sobie tą bramę. Tu mamy wajchę. W tym momencie ona nie działa. Zresztą mogę wam pokazać. Tak właśnie. Musimy tutaj doprowadzić ogień do tych dwóch paszczy. To są chyba jakieś smoki, czy co to jest. Dobra, pierwsze co? Weźmy sobie ten głaz. Matko, czy możesz to zostawić? Dobra, i to drugie też. Dobra. Myślę, że git. Spróbujemy teraz, czy to coś nam da.
O, pięknie. I tutaj musimy zrobić to samo, tylko tutaj chyba zrobimy to własnym ciężarem ciała, że tak powiem. Tylko ja nie wiem teraz, jak to zrobić. Czy ja to dobrze robię? Aha, dobra. Musimy tutaj trochę poniszczyć. Teraz będzie dobrze. Similar to early Germanic design, but this is far older than the 5th century, yet, strangely enough, more sophisticated. Proto-Norse runes. Let's see. World of Mist. That would be Niflheim, the realm of the dead. Not Avalon exactly, but the Norse equivalent. Ja szczerze powiem wam, że ja tak trochę nie kapuję tutaj tego wszystkiego, tej historii, ten Avalon, no, Niflheim, to mi się wszystko myli, jakiś Mjolnir, tutaj będzie młot, także tej historii tak nie za bardzo tutaj to wszystko potrafię ogarnąć. A czekajcie, a tam nie było jakiegoś przejścia? Aha, tu był jeszcze sekret. Dobra, teraz tak, aha, CTRL, Boże, mylę to. Tutaj możemy przejść. Dobra, teraz tu. Czekajcie, a mogę? No właśnie, lampkę sobie. I tu mam apteczkę jeszcze. Tak będziemy jeszcze tędy wracać. Także spokojnie. Dobrze, i teraz tak, tutaj chyba jeszcze coś będzie. Słyszycie to? To jest nasz pierwszy przeciwnik. Tu jeszcze mamy apteczkę. Widzieliśmy jedną jego mackę. No tak, po prostu świetnie, jak to Lara powiedziała. Mamy wielką ośmiornicę, która strzeże nam wejścia. Tam z tyłu za nią jest wejście, musimy się tam dostać. O ile pamiętam, nazwa tej ośmiornicy to jest Kraken, ale poprawcie mnie, jeśli się mylę. W każdym razie musimy tutaj... o, wszędzie te macki jej. Zrzucić jej to na głowę. Proste rozwiązanie. Tylko tak. Żebym jeszcze wiedział jak. Tam byliśmy. Dobra, idziemy. Spróbujemy. Czekajcie jeszcze tu. Nie, to nam nic nie da. Lara mówi, że jest ślepy. Więc tyle dobrze dla nas, ale nas słyszy. I to jest minus. Dobra.
Dobra, tu jest, słuchajcie, droga tam. Ale ja nie wiem, czy ja z tej drogi chcę skorzystać. Bo w sumie tutaj można normalnie zejść na dół i też... I też jest dobre rozwiązanie. Zaraz wam pokażę. Bo nigdy mi się nie udaje ten skok tam. Zresztą zaraz zobaczycie. Bezpiecznie zjedziemy sobie na dół. Tu chyba nic nie ma, tak? Ja, okej. Przejdźmy sobie tutaj. Zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Tak, najpierw musimy się tutaj z tych kołowrotków... ...pozbyć tych jego macek. Jedną mamy z głowy. Po drugiej stronie jest jeszcze jedno, to samo. I też to weźmiemy i zrobimy tak samo. Dobra, i teraz tak. Aha, tu mogę zjechać. Dobrze. I. Tak, możemy sobie przesunąć już tą wajchę. Już nie ma tej macki. Tylko teraz pytanie, czy ja tam doskoczę. Pewnie zaraz gdzieś zlecę na dół. Nie, dobrze jest. Dobra, idziemy po drugiej stronie. Wow. Kolejna macka, która trzyma mechanizm. Ja wam pokażę, jakbyśmy chcieli tak normalnie. To niestety nic nie można zrobić. Zobaczymy jeszcze. Teraz jeszcze. A nie, spokojnie, możemy. Myślałem, że się nie dało. No dobra. Tutaj nas jeszcze nie było na dole, więc ja sobie tutaj to wszystko przejrzę, czy nie ma jakiegoś skarbu. No, ale widzę, że nie. A tu? Tutaj jest coś, okej. Mogliśmy w sumie rozwalić to bronią. Jest przynajmniej szybciej. Możemy szybko biec. Wow. Tego mi brakowało. Zapomniałem. Tego mi brakowało w Anniversary. Czy ja się tam dostanę? Jestem na dole. Czy to jest dobry pomysł? No nie rób mi takich rzeczy. Skocz tam. No czekajcie, bo tu byliśmy, tak? No, byliśmy już, dobra, bo się motam. Dobra, wchodzimy na górę. Cudownie się biega.
dajesz, dajesz. Dobra. Kuźwa. Dobry jestem. Gdzie się brało? Szybka apteczka. Dobra, już wiem, wszystko wiem. Tu mi naskocz, naskocz na to, no. I teraz, jak już te mostki zabraliśmy stąd. Możemy się pobawić, tylko czekajcie, bo już nie pamiętam, co to trzeba było zrobić. Aha, podnieść to do góry, dobra. I rozwalić tu. Tylko czy można by było wejść tam na górę? Pewnie można. No i drugie. Ajajaj, powiem wam, że tragiczna śmierć. Trochę szkoda zwierzątka. Tam chyba coś jest. Ja oczywiście nie powiem, co dałem, że przeoczyłem to coś. Szkoda. Ale to wszystko podobno do mnie. Tam pewnie jest ten... ten relikt. Dobra, schodzę na dół, bo tu mam wajchę. Która otwiera nam właśnie to przejście. Za tą ośmiornicą. Chyba w wodzie nic nie ma. Nie. Dobrze, i tak będziemy się jeszcze tutaj wracać, to może jeszcze coś znajdziemy po drodze. Idziemy dalej. Dobra, tutaj uwaga. Idziemy tędy. Tego też nie było. Chodzenie po krawędziach. W różnych półkach. Fajnie to wygląda. Chociaż coś takiego podobnego może było w Angel of Darkness. Z tego co pamiętam. Też tak chodziła. Dobra. Zbliżamy się powoli do naszego artefaktu. Dobra, to też było wszędzie, więc... Wow. Więc nic nowego. W klasykach nawet też to było. Zauważyliście, że Lara jest coraz, że tak powiem, brudniejsza. W miarę jak dalej idziemy, to robi się coraz brudniejsza. Dobra. Thor, the Norse god of thunder. Whatever are you doing down here in Niflheim? According to the Eddas, Thor needed special iron gauntlets to wield his mighty hammer Mjolnir. Could it be?
Dobra. Musimy dostać się do tej rękawicy. Dobra, teraz żeby to zrobić, poczekajcie, bo... Nie pamiętam. Tutaj chyba mamy... Skarb, okej. Tam możemy się dostać. Aha, dobra, to idziemy tu. Potrzebujemy tych klocuszków tutaj. Tu jeszcze apteczka. Dobra, klocuszki możemy rzucać. Stańmy sobie tak, o. No nie, no po prostu to było mistrzostwo. Czym to się rzucało? Tym? Shit, teraz nie pamiętam, czym się rzucało. Nie, tym się... Poczekajcie, może spacją? Nie, spacją też. No ludzie, no naprawdę. Czym się rzucało, na litość boską? Dlaczego ona nie rzuca, no? Słuchajcie, wszystkie klawisze tu naciskam. Dobra, już wiem. Caps lockiem. Ja pierdzielę. Dobra, i drugi tak samo. No nie. Widzicie to? Co ja robię? Rzucaj tym. Dobra, zabieramy to, dajemy tu. Jeden i drugi. Bo jeden to za mało. Dobra. A na drugie to my sobie staniemy, ale czekajcie, jeszcze zanim ten, to o właśnie, zrobię coś takiego. No i pięknie. Idziemy. Thor's hammer Mjolnir was powerful enough to level mountains. But how does all this relate to Avalon? Put your hands on your head. Turn around. Slowly. I don't suppose you'd be open to bribery, would you? Ładnie powiedziane. A niech to szlak. No ładnie. Ludzie Amandy. Amandy Evert, czyli... nasz wróg z legendy. Powraca w tej części. Zresztą chyba nawet wam wspominałem, że tylko... że nie tylko ona się pojawi. Nie tylko ona powróci. W tej części. Dobra, ale tutaj tak, tędy nie przejdziemy. Rozwalił nam. Zabrali nam nasz artefakt. Oczywiście nie popuścimy. Co ty robisz, dziewczyno? No, wejrzysz.
nie popuścimy i będziemy chcieli odebrać, co są nasze. Czy tutaj coś było? Tak. I teraz tak. Niech no się skupię. Tędy. Cyk. Dobra, tu. Lubię tą muzyczkę. Dobra. I tu. I tu. Dobra, idziemy dalej. Skarb. Jest już wszystko takie same, to się tak szybko, to się wszystko tak zlewa. Dobra, i słuchajcie, jesteśmy tutaj, gdzie był nasz kraken. Ci tutaj uciekają, czyli tym wyjściem, gdzie weszliśmy. Ale jesteśmy teraz wyżej. I tam, o ile pamiętam, tam naprawdę coś było. A jakbym się tak sprężył i coś pomyślał, to może bym zdobył ten skarb, znaczy nie skarb, ten relikt. Dobra, czekajcie, zobaczę, jak to w ogóle. No, to by było dobre. Tu po półkach, pyk, pyk, pyk i tam. Tu mamy apteczkę. Ale jak to zrobić, żeby tutaj, że tak powiem, nie zaliczyć zgona jakiegoś. Dobra, wejdźmy na razie najpierw tu, tak jak każą. Nie ma nic. Zjedziemy sobie tu na dół. I teraz tak, tu jeszcze chciałem sobie zejść. No dalej już. Bo tam chyba też jest skarb, o ile pamiętam. No pewnie, że tak. Tutaj. Czy my tu byliśmy? O! A co to jest? Czekajcie. A, to jest ten relikt, czyli to taka jakaś złota kula. A czekajcie, jeszcze, sorry. 14, tu szału nie ma. Kurczę, ale tam mnie coś ciekawi. Czy myśmy tam byli? Już nawet nie wiem, ile ten odcinek trwa. Z tego wszystkiego. W sumie moglibyśmy szybko już zakończyć, ale tak mnie korci tam na górę wejść. Idę. Róbcie co chcecie, idę. Nadzieję, że żałować tego nie będę. Zmarnujemy chyba trochę czasu. Tak, ale ja tędy nie przejdę. Bo ten kraken rozwalił mi tutaj. A co tu jest? O! Wow, to on tu jest jeszcze. Ej, no to pod wodą też jest. W
Wiecie, o co chodzi? Chciałem wejść tam na górę, no. To jeszcze inaczej zrobimy to. Lara mi się zacięła. O, tutaj jeszcze coś mamy. Ej, ale nie tym, dziecko kochane. Co ty robisz? Czy my tu byliśmy? Dobra, ja chcę wejść tam na górę. Jedynie co mnie denerwuje w tej... w tej części, że ta kamera strasznie tak ucieka. Można dostać oczopląsu. Jest coś takiego, że ustawia się sama tak jak chce. Dobra. No dajesz, dajesz. Zaraz wam powiem, o co mi chodzi. O, tu chciałem wskoczyć. O, właśnie. Tu, tu, tu. A, to się nie da. No to... świetnie po prostu. Wszystko na marne poszło. No serio? No dobra, nie to nie. Idziemy stąd. Tu jest jeszcze skarb. Boże, co ona robi w ogóle? Ja nie mam pytań. Nie no, co ja robię? Nie wejdę teraz? A, tędy. Dobra. Już się przestraszyłem, że będę musiał robić tutaj akrobację znowu. Nic, wracamy się. Idziemy za nimi. Fajnie, że zabraliśmy wcześniej. Dobra. Dużo ominęliśmy po prostu pod, tam pod wodą. To na pewno. O, widzicie, co ta kamera robi? Po prostu jaja. Tutaj chyba nie było nic, ale nie jestem pewny, więc sprawdźmy. Nie, jest. No widzicie. Cały czas coś omijamy. Tutaj, teraz i tutaj możemy zanurkować. No. O. No widzicie? Po prostu rewelacja.
Dobra, wypływamy stąd. Już nawet nie wiem, ile ten odcinek trwa. A jak w ogóle stoimy z tymi? No 6, no to w sumie całkiem ładnie. 6 opuściliśmy. Tutaj też coś gdzieś prowadzi. Aha, tu byliśmy. Widzicie. Jeszcze mamy chwilę czasu, to może coś mi się jeszcze tutaj uda poszukać. Wiem, że już przynudzam. No, tu byliśmy. Ja nie rozumiem w ogóle. Aha, to się łączą jakoś dziwnie ze sobą. No dobra. A nie było jeszcze jakiejś jaskini tutaj? Jednej? Tu chyba coś jest. No wzięlibyśmy chociaż jeszcze jakiś jeden, co? O. Czy nie? Tutaj. Czy tu byliśmy już? Byliśmy. Dobra, słuchajcie, spadamy. Gdzie nasza łódeczka? Gdzieś tam. Widać ją już trochę. O, tam. Będziemy kończyć ten odcinek. Oczywiście Lara nie popuści. Jesteśmy przy statku Amandy, ale tym zajmiemy się w następnym odcinku, na który zapraszam Was już teraz. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, do następnego, cześć!